I serdecznie witam. Wykazywnik Kamiennej Góry. A to miasto nasze wśród gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? Ja odwiedzam miasta z nizin, hałaśliwe miasta duże. Wolę żyć między górami, kocham żyć w Kamiennej Górze. Zapomniane i ukryte w Barkonoskich krajobrazach, warte odkryć i poznania, żeby światu je pokazać. To miasto nasze, tu gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? To miasto nasze, tu gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? Każde miasto ma swe serce, każde miasto ma swą duszę. Tam, gdzie można znaleźć ciszę, tam, gdzie można znaleźć duszę. Marzy nam się, by nasz zalew stał się perłą, oczkiem w głowie. Już pan Wajda zauważył, pan na nich też coś podpowie. Córeczko, chodź mój synku, na spacerek dziś po rynku. Usiądziemy na ławeczkę, odpoczniemy tu troszeczkę. Przy fontannie dla ochłody poliżemy zimne lody. Serce miasta znów zabiło, choć tu skromnie, ale miło. To miasto nasze, wśród gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? To miasto nasze, wśród gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? Wolę żyć między górami, kocham żyć w Kamiennej Górze. Tyle lat nasz papież Polak cały świat przez dłuż przemierzał. Wielki zaszczyt to dla miasta, że ulicę ma papieża Jana Pawła II. To miasto nasze wśród gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? To miasto nasze wśród gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? To miasto nasze wśród gór wyrasta. Jak nie kochać tego miasta? Miasta! Miasta! A teraz, proszę Państwa, zapraszam wszystkich na wielki bal, który się odbędzie za chwilę w Marzeniach na rynku w Kamiennej Górze. Na rynku w Kamiennej Górze jest miejsce na wielki bal. W zieleni fontanny i róże dla wszystkich orkiestra gra. Walc, walc, walczyk na trzy, tańczą niezliczone pary. Walc, walc, walczyk na trzy, czy to jest prawda, czy czary? Walc, walc, walczyk na trzy, ucichły swary i gwary. Walc, walc, walczyk na trzy, nie ma nikogo bez pary. Radni już robią kółeczko,
do środka burmistrz się pcha, a za nim starosta z beczką, piwo dla wszystkich mam. Walc, walc, walczek na trzy, tańczą niezliczone pary. Walc, walc, walczek na trzy, czy to jest prawda, czy czary? Walc, walc, walczek na trzy, ucichły swary i gwary. Walc, walc, walczek na trzy, nie ma nikogo bez pary. Na rynku w Kamiennej Górze biesiada rodzinna trwa. Każdy by chciał jak najdłużej tańczyć, gdy orkiestra gra. I wszyscy tańczą. Walc, walc, walczek na trzy, tańczą niezliczone pary. Walc, walc, walczek na trzy, czy to jest prawda, czy czary? Walc, walc, walczek na trzy, ucichły swary i gwary. Walc, walc, walczek na trzy, nie ma nikogo bez pary. La, 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 la. Kamień na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamień niesie toczą w kursu nie lawina, a kamienna góra to nasza kraina. Kamień niesie toczą w kursu nie lawina, a kamienna góra piękna i gościnna. Pomiędzy górami wąwozy doliny, gdzie nie rzucisz okiem, tam fajne dziewczyny. Gdzie nie rzucisz okiem, tam fajne dziewczyny. Kamienie się toczą, w kursu nie lawina, a kamienna góra to nasza kraina. Kamienie się toczą, w kursu nie lawina, a kamienna góra piękna i gościnna. Gdy rzeki Bóg zadrną, nurty swe zmieszają, już jak kochankowie do morza zmierzają, już jak kochankowie do morza zmierzają. Kamienie się toczą, w kursu nie lawina, a kamienna góra to nasza kraina. Kamienie się toczą, w kursu nie lawina, a kamienna góra piękna i gościnna. Szewc chodzi bez butów, gdy choć nie jest ubogi. Kamień na kamieniu, a dziurawe drogi. Kamień na kamieniu, a dziurawe drogi. Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamienie się toczą, w kursu nie lawina, a kamienna góra to nasza kraina. A kamienna góra piękna i gościnna. Ja kocham swoją gitarę i
i często na niej gram. Ale miła, jestem szczęśliwy, gdy ciebie przy sobie mam. Ale miła, jestem szczęśliwy, gdy ciebie przy sobie mam. Rozkosz to patrzeć w te oczy, śpiewać dla ciebie grać. Gdy mnie miła zauroczysz, padam wtedy w trans. Gdy mnie miła zauroczysz, padam wtedy w trans. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał, za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał, dał, dał. Za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał. Ja i moja gitara, jedno serce mam. Zawsze razem zgrana para, dla ciebie śpiewa i gra. Zawsze razem zgrana para, dla ciebie śpiewa i gra. Rozkosz to patrzeć w te oczy, śpiewać dla ciebie grać. Gdy mnie miła zauroczysz, padam wtedy w trans. Gdy mnie miła zauroczysz, padam wtedy w trans. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. Za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał. Przyłącz się do nas, miła, razem stworzymy trio. Ty piosence tej uwierzyłaś, będziesz dziewczyną mą. Ty piosence tej uwierzyłaś, będziesz dziewczyną mą. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. Za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał. Za te czarne, cudne oczęta, serce, duszę bym dał. Nie dajmy się, nut kochająca się rodzina, gdzie mama jest i tatko jest, wtedy się szczęście dom trzyma. Gdzie babcie są i dziadki są, jak smutno, kiedy już ich nie ma. Miłości kto nauczy nas, nam wybaczy nasze błędy. Rodzina to na świat, na skarb, a kto jej nie miał, ten jest biedny. Kochajmy się, nie dajmy się, grunt kochająca się rodzina, gdzie ciocia jest i wujek jest, to więź rodzinna też jest inna. Gdzie Polka jest i Polak jest, tam nowa miłość się zaczyna. Miłości kto nauczy nas, kto nam wybaczy nasze błędy. Rodzinka to na świat, na skarb, a kto jej nie miał, ten jest biedny. Kochajmy się, nie dajmy się, grunt kochająca się rodzina, gdzie wiara jest, nadzieja jest, to wszystkie chwile złe przetrzymam. Gdzie wiara jest, nadzieja jest, to wszystkie chwile złe przetrzymam. Miłości kto nauczy nas, kto nam wybaczy nasze błędy.
wierny. Kochajmy się i spieszmy się, bo ludzie szybko stąd odchodzą. Od maluszków do staruszków, bo wszyscy tylko raz się rodzą. Od maluszków do staruszków, bo wszyscy tylko raz się rodzą. Miłości kto nauczy nas, to nam wybaczy nasze błędy. Rodzinka to na świat nas tak, a kto jej nie miał, ten jest biedny. Miłości kto nauczy nas, to nam wybaczy nasze błędy. Rodzinka to na świat nas tak, kto jej nie miał, ten jest biedny. Dziękuję bardzo. Pan Bolesław Sajdak, panie Bolesławie, dziękujemy pięknie. Oto podziękowanie od nas. Dzięki serdecznie. Szanowni Państwo, tak, to była taka partia, taki program z osobami dorosłymi. Trzy zespoły śpiewacze, pan Bolesław. Teraz wracamy do nieco młodszych osób. Nasi pierwsi, tak, pierwsi goście spoza Kamiennej Góry, ale nie ostatni. Przyjechali do nas z Pisarzowic. Uczniowie zespołu szkół, który to zespół bardzo wspaniale artystycznie funkcjonuje na terenie powiatu właśnie w Pisarzowicach. I zapraszam na scenę panią i pana, młodzi ludzie bardzo. Roxanka. Jeszcze ostatnia rada ze swoją panią wychowawczynią, opiekunką i są. Bardzo proszę, przywitajcie go klaskami. Patryk Burski i Roxanka Skręt. Proszę bardzo, Roxanko. Szanowni Państwo, oni zaśpiewają piosenki. Podkłady są już przygotowane. Witajcie serdecznie. Przyjechaliście do nas z Pisarzowic. Podejdźmy troszkę bliżej. Tam jest okienko telewizji, tutaj są Państwo. Cieszymy się bardzo na wasz przyjazd. I krótki taki, ponieważ jesteście spoza Kamiennej Góry, nie znamy się jeszcze, to w takim razie błyskawiczny, teleekspresowy wywiad. Jak długo śpiewasz, czy jak dawno śpiewasz piosenki? No ciężko mi powiedzieć, śpiewam, już trochę może 2-3 lata. Jasne. Czy ktoś sama uczysz się śpiewać do podkładów, czy grasz może na jakimś instrumencie? Sama do podkładów. Dobrze, a może jakieś występy? Jakie występy masz za sobą, oprócz, no na pewno występów w szkole? No, na przykład mieliśmy konkurs karaoke w Domu Kultury w Pisarzowicach. To spalony jest. Drodzy Państwo, właśnie w naszym studiu trwa przygotowanie do małego koncertu. Przed chwilą na scenie, a teraz posłuchajmy. Ja odwiedzam miasta z nizin, hałaśliwe miasta duże. Wolę żyć między górami, kocham żyć w Kamiennej Górze. Zapomniane i ukryte w karkonoskich krajobrazach warto odkryć i poznania, żeby światu je pokazać. To miasto nasze wśród gór wyrasta, jak nie kochać tego miasta. To miasto nasze wśród gór wyrasta, jak nie kochać tego miasta. Panie Bolesławie, ta piosenka jest o Kamiennej Górze. Ponad 850 odwiedzin na portalu www.tvkg.eu. To chyba bardzo dobrze. No, zaczepiają mnie ludzie, po prostu nawet nieznajomi zaczepiają mnie. Po prostu są zdziwieni, że taka piosenka w ogóle jest. Nie? Kiedy powstała ta piosenka? No parę lat temu. To tak, jakie miałem skojarzenia, najpierw po prostu jedną zwrotkę napisałem, po prostu najpierw melodię, musiałem skojarzyć melodię z piosenką, nie? Bo to jednak musiałem jakiś nastrój zrobić, tej piosenka musiała mieć jakiś nastrój, musiała mieć jakieś wejście, wstęp, musiała mieć jakieś rozwinięcie, później jakiś finał, nie? I to po prostu, tak sobie chodziłem po mieście, kojarzyłem pewne sprawy i tak po prostu, bo byłem i w Stanach, i w różnych innych krajach byłem. A sam myślę, że tu jest u nas najlepiej.
znaczy z tego nie znacie, cudze chwalicie. I tak mi się to skojarzyło, bo ja pamiętam, że zawsze ten Kamienna Góra była jakby takim niepotrzebnym dzieckiem. To Jelenia Góra mnie nie chciała, to Wałbrzych, chcieliśmy się do Wałbrzycha przyłączyć i tak ciągle między Wątłym i Dowadłem byliśmy. Panie Bolesławie, tutaj przed naszym wejściem zrobiliśmy taką anegdotę, spalone. Może powiedzmy dlaczego? Dlatego, że chyba niełatwo jest śpiewać, grać i być autorem tekstów. Nie wiem, jakoś to we mnie siedzi, nie? To we mnie siedzi po prostu i dlatego to robię, nie? Bo to jest moja taka druga natura. A my może zobaczmy, co w tej chwili dzieje się na scenie. Przypominamy Dni Kamiennej Góry 2008. Rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 14. Przed godziną 14 uroczysta sesja Rady Miejskiej, a w tej chwili występy amatorów z terenu Kamiennej Góry.
Drodzy Państwo, to chyba największe przedsięwzięcie w historii telewizji Kamienna Góra. Studio na żywo tutaj na ośrodku wypoczynku świątecznego, a razem ze mną wokalistka, która przed chwilą na scenie. Nie udało się zaśpiewać jednej piosenki chyba. No nie udało się, ponieważ mam chrypkę, która mnie dopadła wczoraj, nie mogłam jej już wyleczyć, ale jedną pociągnęłam. I mimo tego, że jednak ta chrypka, udało się zaśpiewać? Może tak, nie wiem, jak słuchający. Powiedzmy, może śpiewanie to takie hobby, czy bardziej po prostu śpiewasz, bo kiedyś chcesz wiązać z tym swoją przyszłość? Może być jedno i drugie. Czyli Doda odpada, ale coś w stylu Spice Girls. No, czy ja wiem, ja bym może bardziej wolała, nie wiem, śpiewać piosenki, dajmy na to reggae bądź punk rock. Bardzo lubię takiej muzyki słuchać, dlatego. No to myślę, że dzisiejszy koncert Barwinków będzie chyba najlepszym takim uwieńczeniem tego dzisiejszego dnia i tego, co śpiewałaś. Mi się wydaje, że tak. Powiedzmy może, gdzie się uczysz? Przy zespole szkół w Pisarzowicach gimnazjum. Ale tamta szkoła właśnie słynie z takich talentów, wiecznie się coś tam dzieje. Niedawno konkurs, który był Śpiewać, jak to łatwo powiedzieć, dzisiaj podczas Dni Kamiennej Góry. No tak, no w sumie no mamy trochę talentów w szkole, chociaż nie trochę, ale dużo. Mogłabym tak powiedzieć, bo zawsze jest dużo osób chętnych do śpiewania czy do brania udziału w kółku teatralnym. Drodzy Państwo, my zapraszamy Was tutaj na ośrodek wypoczynku świątecznego. Przypomnijmy, w dniu dzisiejszym około godziny 22 cała Góra Barwinków, a później specjalny, jedyny i niepowtarzalny jam session. Przypomnijmy również, jutro gwiazdą jutrzejszego wieczoru będzie Ingrid. Zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze w tej chwili przed telewizorami, aby dołączyli tutaj do nas. There is nothing left to hide. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you in your beautiful. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you in your soul. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you in your beautiful soul. Macie jakieś pytania? Pytanie, czy mają jakiś podkład jeszcze muzyczny? Nie. Ja mam taką propozycję, żeby zaśpiewać jeszcze tą pierwszą piosenkę raz. Co ty na to? Patryk? Może być? Zgadzamy się? Super. Bardzo proszę pana akustyka o tą pierwszą piosenkę, która była na początku. No i raz jeszcze. Oj, takie trudne piosenki. Zawodowo zrobiło nam się tutaj. Zobacz, czy widać paczkę. Na szerszym, czekaj. Co? Told me about the blue sky and all.
Państwo, Patryk Burski i Roxana Skręt otrzymują od nas oczywiście podziękowania w ramach sceny dla siebie. Wszyscy wykonawcy takie otrzymują, proszę bardzo. Przyjechali do nas z Pizarzowic, mam nadzieję, zapamiętamy ich, oj, będziemy ich zapraszać chyba dosyć często do Kamiennej Góry. Kłaniam się pięknie. Było nam bardzo miło. Szanowni Państwo, zanim ogłosimy wyniki zawodów modelach pływających, które rozegrane zostały i wyniki już są gotowe, tutaj na plaży, od godziny 14 modele pływały, byli zawodnicy, pan Szopiński ogłosi wyniki, to za moment, oni są już gotowi do tego, żeby wejść i podsumować. Natomiast teraz ten występ też Państwu się spodoba, będzie dynamiczny, piękny, kolorowy i nie do końca po polsku. W Kamiennej Górze od wielu już lat istnieje zespół romski, dziecięcy, taneczny, działający przy Centrum Kultury. Bardzo się na ten zespół cieszymy i na każdy jego występ. Dzisiaj trzy piosenki, króciutkie, ale ich ulubione. No i co? Ternie Circhenia. Zapraszam na scenę. Przywitajcie go klaskami! Ach, zrobi się zaraz kolorowo, sukienki będą fruwać i piękne melodie romskie pojawią się. Oto oni! Tutaj poprawimy troszkę mikrofony. Stańcie tak, jak macie stać. Pan akustyk poprawi każdemu, żeby były bliziutko, było dobrze, było tak jak na próbach. Zespół jest gotowy. To jeszcze raz. Przywitajcie go klaskami. Ternie Circhenia. Prezentowali się już wielokrotnie, ale zmieniają repertuar. Czy przypadnie Państwu do gustu ten króciutki mini recital? Zaraz się okaże. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to klaskajcie w trakcie. Bardzo proszę o muzykę. Ruszamy!
Oj no małe, oj ciabałe, sama ciapę goiło. I się rozakrycy ciapę, sytyk ją myła. Na kamiotę ciapa ładę, somę pała szukarni. Aj łoki o te dełpę, hasi o meciajoli. Na kamiotę ciapa ładę,
Pierni Ciechenia, zespół romski Dzielnicy przy Centrum Kultury. Brawa dla nich! Mam nadzieję, że następny występ przy jakiejś okazji będzie nie za dłuższy, ale dzisiejsza formuła, przypominam tym, którzy... A, jeszcze kochani, dla was piękne podziękowanie. Dziękuję. Formuła dzisiejszego spotkania jest oczywista. Scena dla ciebie. Od kilku miesięcy zbieraliśmy oferty od wszystkich mieszkańców Kamiennej Góry, którzy chcieli wystąpić na tej wielkiej scenie podczas Dni Kamiennej Góry. Zaśpiewać, zatańczyć, nie wiem, zrobić jakąś sztuczkę cyrkową. O właśnie, za chwilę będą sztuczki cyrkowe na scenie. Można było po prostu przyjść do Domu Kultury, zgłosić się. Po raz drugi taka propozycja przyjęta została, no, przez niektórych wykonawców entuzjastycznie. I w sumie mamy sporo wykonawców, bo od 14:30 to wszystko trwa. Przypomnę tym, którzy teraz do nas dotarli, pięknie się im pokłonię i przywitam was na ośrodku wodnym. Przywitam również telewizji kablowej TVK Kamienna Góra, która na żywo nas ogląda od 14:30. Przyjdźcie do nas, cieplutko, nie ma wiatru, catering, piękne występy, kochani, nie siedźcie w domach. Ten przekaz na żywo jest tylko po to, żebyście wiedzieli, że to jest fajnie i żeby trzeba było do nas przyjść. Mam nadzieję, że pojawicie się wszyscy w komplecie. Szanowni Państwo, pierwsze godziny Dni Kamiennej Góry. Wszystko rozpoczęło się od godziny 13 w ratuszu, w sali witrażowej, uroczystą sesją Rady Miasta. Tam burmistrz i pani przewodnicząca przywitali gości spoza Kamiennej Góry, spoza Polski. Delegacje prawie wszystkich miast zaprzyjaźnionych przyjechały specjalnie obejrzeć tutaj, jak my, kamiennogórzanie, bawimy się podczas Dni Kamiennej Góry. Tam również odbyła się niesamowicie wzruszająca, piękna impreza związana z 50-leciem istnienia ogniska muzycznego i tam odbył się pierwszy w tych Dniach Kamiennej Góry koncert. Ale oficjalne otwarcie nastąpiło półtorej godziny później, tutaj na tej scenie o 14:30 burmistrz otworzył to nasze święto, które potrwa do 14 czerwca włącznie. Scena dla ciebie, czyli amatorski ruch artystyczny. Wszyscy, którzy i w przedszkolach, i w szkołach, i prywatnie zechcieli wystąpić, są i mają się doskonale. W międzyczasie na ośrodku wodnym dzieją się różne rzeczy, między innymi drugie zawody o Puchar Burmistrza Kamiennej Góry w modelach pływających. I oto zapraszam serdecznie organizatora głównego, pana Henia Sropnieckiego, społecznego instruktora, który pasjonata. Witam cię, Henryku, serdecznie. Czy mamy zawodników również zwycięskich? Proszę bardzo, wszystkich, którzy wzięli udział. Tam po waszej lewej stronie modele pięknie dzisiaj pływały. Zawsze gdzieś tam schowane na molo, a dzisiaj tutaj można było obserwować z góry i z daleka, jak pięknie pływały. Był specjalny regulamin, można było się zgłosić i to się wszystko pięknie udało. Ruch modelarski w Kamiennej Górze od ponad 30 lat ma się doskonale. Dzięki również i może przede wszystkim przez ostatnie 20 panu Henrykowi, aktualnemu mistrzowi, byłemu wicemistrzowi Polski w modelach pływających i latających. Panie Henryku, bardzo proszę kilka słów na temat tego przebiegu dzisiejszego turnieju. No i oczywiście proszę zaprezentować zwycięzców. Więc, proszę Państwa, zgodnie z regulaminem zawody odbyły się w klasie F1, czyli prędkościowej, odwinięcie trasy dwukrotne na czas. No, zawodników było w sumie zgłoszonych około 10, ale 3 się wycofało, 2 nie popłynęło, jak to w życiu bywa. Najlepsi są tu z nami na estradzie. I w sumie są to młodzi chłopcy, którzy zaczynają dopiero, ale mają zapał. I pozwolę sobie Państwu przedstawić ich. O, proszę bardzo. O, trzecie miejsce. Trzecie miejsce zaszczytne zdobył najmłodszy modelarz w naszej pracowni, Krystian Rutkowski. Gratuluję ci, podzielcze. Dyplom tu, proszę bardzo. Zasłonić go tak, żeby nie było widać. Drugie miejsce. Drugie miejsce zdobył Kamil Chmura, zajął Kamil Chmura. Nagrody oczywiście ufundował burmistrz miasta Kamienna Góra, tak i dyplomy, puchary i wszystko jest na jego koncie. I pierwsze miejsce po zaciekłym boju zajął Marcin Rutkowski, też świeży członek naszej pracowni, ale bardzo dobry model. Dziękujemy. Także dziękuję Państwu wszystkim za uczestnictwo i za udział i zapraszam za rok na czwarte. Myślę, że więcej będzie ludzi, bo musimy to rozproponować po prostu w innych miejscowościach. Być może, że modelarze, gdzie są,
znajdą się tutaj i dołączą do nas, żeby było tego jak najwięcej. Spróbujemy klasę zaaktywować modeli z napędem spalinowym. Jest to bardziej widowiskowe i bardziej głośne. I to będzie słychać dopiero. Jak już nie widać, to słychać na pewno. Dziękuję Państwu. To ja dziękuję bardzo. Pan Henryk Szopiewski. Przyklaśnijcie jeszcze naszym modelarzom. Mówiłem o tym ruch amatorski w tym roku w czasie tej Kamiennej Góry jak nigdy. Wszyscy, szanowni Państwo, właściwie nie ma dyscypliny sportowo-rekreacyjno-kulturalnej, która by nie prezentowała się w tym roku w kolejnych swoich odsłonach. Cały rok przygotowują się, żeby Państwu zaprezentować swoje umiejętności. Czytajcie plakaty, oni tam są również w przyszłym tygodniu. Bardzo proszę teraz o odsunięcie mikrofonów nieco w głąb, bo teraz nie będziemy śpiewać, teraz nie będziemy tańczyć, ale będziemy pokazywać sztuczki cyrkowe. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę trzech młodzieńców, którzy w ramach M-Team, Kacper Rykis, Tomek Szołdrowski i Damian Żelazko. Zapraszam trzech panów na scenę. Oni wchodzą w trampeczkach i z piłką do nogi. Mistrzostwa Europy tuż, tuż i taki akcent w ramach Euro 2008. Muszę zapytać, oni w tamtym roku już prezentowali swoje umiejętności, ponieważ te sensacyjne wiadomości prasowo-internetowe dotarły do Kamiennej Góry. Wszyscy byliśmy oszołomieni wiadomością, że... Opowiedz krótko. Podczas finału Mistrzostw Polski we freestyle futbolu zajęłem w finale 8 miejsce, no i byłem jedynym reprezentantem Dolnego Śląska. Szanowni Państwo, prawda? A ci, którzy nigdy, bo na pewno tutaj są osoby, które nie wiedzą jeszcze o co chodzi, po co oni tutaj weszli na tą scenę, za chwilę zobaczą, co to znaczy być ósmym w Polsce w tej dyscyplinie, a młodych ludzi to już tysiące, którzy uprawiają tą dyscyplinę, która przede wszystkim nie wymaga dużej przestrzeni, ale za to jest radosna, zabawna, no i trzeba być niezwykle sprawnym. Zapraszam na ten pokaz, muzyka rusza, panowie, proszę bardzo. Nie ma takiej opcji, że przestanę kiedyś łaszyć. Nawet będąc dorosły, być w środku, czy jest prosty, dzięki.
się, bo wszystko może być umyte właśnie w tej szasie. Wytrzysz w pełni życia albo na dystansie, głupi jestem, szarość życia kłamszę, upaliłam się, bo wszystko może być umyte właśnie w tej szasie. Wytrzysz w pełni życia albo na dystansie, głupi jestem, szarość życia kłamszę, czekam na swoją szansę, a życie już nie się układa, tak jak karty pasjaszy, dlatego na baczności mam się, młody jestem, szarość życia kłamszę. To jest prawdą, a to fałszem. Intuicja prowadzi, a z czego mam korzystać, kiedy sobie odpuścić ryzykiem, nie zawsze zyskam, po prostu racjonalista, wiem ty, ile dla mnie wart. Życie zapierdala, szybciej niż hak. Mogę mówić, trzymam wart, rodzinę swoją nie zostań. Nie na wszystkich niestety, sprzyjające ponad kart. Popakniłam się, bo wszystko może być umyte właśnie w tej jednej szansie. Całe życie na dystansie, od bogactwa i luksusu na ujemnym bilansie. Teraz prawdzie, a nie prawdy, tak kowalem swego losu. Staram się jak mogę, by unikać kłopotów, by w końcu dojść do głosu. Udowodnić wartość tego, wierzę w chłopaków, bo może oni świat zmienią na lepsze. Cel to wykorzystać czasy, resztę pieprze, iść do przodu, lecz pod ziemią, tak jak w metrze. Czy sukcesy wietrze, a będę twardy swoim. Nie jeden chłopak żyje i w cierpliwość się zbroi. Potrzebny chwyt jak zbroi i życiowy fortel. Wykorzystać czasę i osiągnąć cel. Wykorzystać czasę i osiągnąć cel. Popatniłam się, bo wszystko może być umyte właśnie w tej jednej szansie. Albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę. Upakniłam się, bo wszystko może być umyte właśnie w tej jednej szansie. Wytrzysz swojego życia, albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę. Ciągle ciężko z pieniądze, tak to życie się toczy. To wielki problem, spójrz prawdę w oczy. Widzisz, nie da się go przeskoczyć. Co pozostaje w strachu, grobu skoczyć? Nie, kto się poddaje, tym przegrywa. Dlatego łapię każdą szansę, żeby całe życie nie zapierdalać tej szansy. Jest dla mnie awansem, na tym spodzono polu patrzę z dystansem. Czerwono skórze, którzy nie mają przyszłości. Póki mam możliwość, to się łapie. Kiedy tylko jest opcja, hajsu się na mapie, żeby mieć go w ręku. Trzeba głową wykręcić. To ma wszystkie wodka, to znane świeci. Można czekać do takiego szalinego człowieka. I choć czas wniosł ucieka, to stewczy nie zleka. A na tych, którzy myślą tak jak ja, biorę lekę. Chłopak, nie mam się, bo wszystko może być umyte właśnie w tej jednej szansie, swojego życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę. Upakniłam się, bo wszystko może być umyte właśnie w tej jednej szansie. Wytrzysz swojego życia albo na dystansie, Młody jestem, szarość życia kłamszę. Słyszysz to fenomen, o fenomen na to śle. Bo dosyć gadania, że i tak nie jest źle. Bo wiem, że mogę wszystko na lepsze zmienić. I wiem, że są ludzie, co potrafią to docenić. Doświadczenie z nimi, chcę się podzielić, co dzieje. Zajebistą sztuką, na zaciechu. Niektórzy już pojęli, że życie stwarza szanse. Więc żyj swojego życia albo na dystansie. Podejmowania decyzji bez przemyślenia. Czasem są przeliczenia, pomaga życia na nadzieję. Ale tak się od mału lata, moje miejsce to cień tego świata. Niektórzy mają mnie za wariata, ale nie opadła krata. Mam szansę, chcę ją wykorzystać, bo wiem, że mogę zyskać i mogę to stracić. Ale chyba warto, doświadczenie się wzbogaci. Zarabiają to, co płaci. Przewidują ruchy, to prawda, życie się bez bardzo zjada. Tak jak nie jesteś głupy, jeśli o tym nie słyszałeś, o czym myślałeś. Kiedy szansę wejść na to, żeby uchronić się. Czyta lubię wątpliwa, ale filozofa. Zapaliłeś swoje życie, teraz będzie tylko gorzej. A po tym muszę wrócić. Musiałeś podziękować, bo usłyszy się na płycie. Bo jestem sobą, nieważne co o mnie myślicie. Ze swoją rodzinę oddałbym swoje życie. A ten kawałek nie wypłuje, jak to go lubicie. Upakniłam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie. Wytrzysz swojego życia, albo na dystansie. Okej. Szanowni Państwo, Kacper, Tomek i Damian. M-Team otrzymuje od nas podziękowanie za ten szczególny pokaz. Dzięki piękne. Byli w tamtym roku, są w tym. A teraz będzie głośna, dynamiczna muzyka. Czasami można spotkać ich przy ulicy Broniewskiego, ale na co dzień wycierają salę gimnastyczną w Domu Kultury, dzień w dzień. Nie trzeba jej sprzątać, wycierają, bo szorują, uprawiając taniec breakdance. Nasi kamiennogórscy breakdance'owcy rozłożą się tylko swoją matę. Tarcie Trumpa to nowa nazwa tego zespołu. Za moment odpalona zostanie muzyka i zrobi się czadowo muzycznie, ale przede wszystkim liczymy na te szalone popisy. Oni też prezentowali się już wielokrotnie w Kamiennej Górze. To nie tylko wielka orkiestra, ale również te coroczne spotkania z hip-hopem w sali widowiskowej Centrum Kultury.
Jeżdżą również po różnych domach kultury, są, występują w różnych miejscach. No i można ich w lecie zobaczyć naprzeciwko. Czyli jednak ta scena jest na tyle śliska, tak? Drodzy Państwo, przed chwilą na sceną, teraz w naszym studio. Co tak naprawdę robicie na co dzień? Więc na co dzień ćwiczymy freestyle futbol. Jest to dyscyplina sportu, która polega na wykonywaniu różnego rodzaju ewolucji z piłką albo z piłkami na głowie, na wszystkim praktycznie, czy można ją podbijać. Jedyny reprezentant Dolnego Śląska to chyba taki zaszczytny tytuł. Znaczy tak, tam był jeden nieobecny z Wrocławia jeszcze kolega, ale i tak na Dolnym Śląsku jest bardzo mała liczba osób, które trenują w porównaniu do innych województw. No i myślę, że warto było tam pojechać i 8 miejsce wydaje mi się, że to był sukces mój. Długo ćwiczycie? Ja ćwiczę od 1,5 roku, kolega od roku. No i kolega Kacper prawie już od 2 lat. No i tak powoli dochodzimy do celu, do tego, co naprawdę lubimy robić. To życzymy Wam powodzenia, moi drodzy. A my przenosimy się w tej chwili już na scenę, bo na scenie podczas Dni Kamiennej Góry kolejny podmiot artystyczny. Thank you.
mikrofon się włączył, już jest. To jeszcze raz, starcie Trumpa! Ach! Ależ energię oni wyemitowali z siebie. Panowie, jeszcze dla was mamy upominek od nas wszystkich z pięknymi ukłonami, podziękowaniami. Od patrzenia się zmęczyłem. Szanowni państwo, zapraszam na scenę kolejnych artystów. Chodźcie, chodźcie tutaj do nas, kochani. Mikrofony już kolega da. Pytanie było takie, czy absolutnie cała grupa Barwinku przyjechała? Odpowiadam, tak! Przyjechali, są już za sceną, mogę z nimi już porozmawiać, są w dobrej formie, obserwują, podoba im się tutaj. Ależ oni dadzą dzisiaj koncert tutaj, powiedzieli, że w tak pięknym miejscu jeszcze nie grali koncertu. No i będzie się działo, ale to jeszcze później, bo teraz oklaskujemy i trzymamy kciuki za tych, którzy w ramach sceny dla siebie, czyli dla tych, którzy mieli odwagę wystąpić na naszej scenie, zaśpiewać, zatańczyć. Co będzie się działo teraz? Zespół dwuosobowy, szósty zmysł. Powiedzieli, że powiedzą coś o sobie, chcieliby się troszeczkę promować, nagrywają płytę, mają troszkę informacji dla państwa, no ale przede wszystkim my posłuchamy, co mają do powiedzenia w sposób artystyczny. Cóż to będą za utwory? Słuchajcie? Dobrze. No to tak, jesteśmy szóstym zmysłem. Nazywam się Cezar. Ja jestem Wojtasz, taki ksywel mamy. Zaprezentujemy wam swoje trzy numery, które pochodzą z naszej płyty. Od dzisiaj jest dostępna, możecie ją ściągać na naszej stronie internetowej. www.11przykazanie.ofh.org. Zapraszamy do ściągania, komentowania. Link do tej strony internetowej będzie na powiatowej info, także zapraszamy. Ściągajcie, no. Komentujcie na to, czekamy na wasze opinie, co o tym sądzicie. Zagramy trzy utwory. Ostatnie wykonamy z naszym koleżanką Natalią. Dobrze. Ruszamy z podkładem. Zmęczeni, ale chyba szczęśliwi. Fajnie wyszło, kurczę, jestem zadowolony, chociaż pracuję teraz na nocki, także nie wydawało mi się, żebym dał radę, ale było w porządku. Który to już występ wasz w Kamiennej Górze? Liczycie? No to nawet nie potrafimy tego zliczyć. To jest już coś... Sporo, naprawdę sporo. Praktycznie tańczenie na ulicy to jest cały czas występ, prawda, bo to jest jednak lepsza mobilizacja, zawsze ktoś podejdzie, porozmawiamy sobie, jest fajnie. Słuchajcie, jak to było, bo byliście przez chwilę związani z jedną z kapel z polskiej muzyki dance'owej. Teraz wróciliście chyba do tego, co robiliście na początku. Tak, bo jednak człowiek w życiu też musi się czegoś nauczyć. Ja nauczyłem się tego, że jednak najlepiej jest po prostu na jakby takim podziemiu, czyli tak jak rymowanie hip-hopowe na przykład. Płyta nie wydana na legalu, jest wszystko w podziemiu. Tak samo breakdance uliczny jest po prostu breakdance'em takim klimatowym. Więc uważam, że taka typowa komercja na takich konceptach, na jakich tańczyłem, po prostu mi nie odpowiada. To jest żenada moim zdaniem i dałem sobie spokój. Jak to jest z tym tańczeniem? Z tym tańczeniem? No, tańczę, bo lubię, nie? No, z tym się czuję dobrze. Wolę robić to niż siedzieć na ławkach, jak większość teraz młodzieży, czy palą właśnie te świństwa i zażywają... To są ogólnie takie już troszeczkę inne tematy, bo poruszaliśmy w grupie właśnie takie tematy, jak poruszyć młodzież troszeczkę do tańczenia, ale jednak no, każdy musi sam w życiu odnaleźć swoją pasję. Naszą pasją jest tańczenie. Nikogo nie obwiniamy oczywiście za siedzenie na ławkach, ale można by było coś z tym zrobić, żeby nie marnowali czasu, prawda? Także zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do nas na ulicę, jak będziemy tańczyć. I dziękuję. Moi drodzy, tak jak słyszeliście, wszyscy ci, którzy chcą tańczyć, którzy nie chcą siedzieć na ławkach, wszystkich tych zapraszamy na ulicę. Broniewskiego. Moi drodzy, a my przenieśmy się na scenę, bo tam kolejni artyści w ramach Dni Kamiennej Góry 2008. Więc rozumcie zatem, że to młode pokolenie, zestawienie nowej grupy, objawienie szósty zmysł, promujemy ta scena i jedyna zmiana. Sprawę zapytamy, że tu sobie spodów jak swoje nagrywamy. Jeden przykazaje kropkowo, chodzi w tym kolorze, nie. Chyba to chyba jest, gdyby na stronie siłę, zrobił już nie mocno. Góry ręce! Niech postacie tu nam rozumie, to nazwa amatorówka. Amatorzy muzycy, oprócz siłę, to ja chcę.
sprawnie się niebo i wy, co o tym sądzę? Tak podpiewam nasze słowa, bo pokonanie go wiąże się z koroną, że za dziś powstaje. Podnoszę się i stoję od tego momentu, szukam od tego argumentu, żeby być żyć. Znów się nie załamać, tak traktuję jako życie. Odjęcie dziennym czyli stoi, stoję na końcu tunelu. Poszukam tu jasności, muzyka w głowie pomaga mi zrozumieć, więc szukam odpowiedzi, czemu jest mi źle. Szukam wybicia się od dna, tylko gdzie? Jestem sam i zawsze z tym poradzę. Kiedy to ciągle żyje, kiedy będę na szczycie, obejmę z tobą władzę. Była dostępna na naszej stronie. Niech sobie każdy rymuje, ktoś to zna. To zna, kto nas, kto śledził naszą produkcję, myślę, że to zna. Utwór się nazywa Siła Motywacji. Jedziemy o podkład. Ja już tu będę stał w promieniu mojej siły. Nie liczę na to, by me spysie wieściły.
dać gaz uchwały, pokonać bez słabości, życiowej radości. Nie chcę o tym pisać, a jednak to robię. Taki mały jestem w świecie, jak i druga to wie. Koleś, ty masz tego, nie radzę, żebyś walczył, ty po prostu to rób. Bo inaczej pożałujesz i wykopisz sobie grób. Zapędza mnie ten beat, słuchawki na uszach, ty mój rap w waszych duszach. I będę się rozżalał i ciągle sobie wlarał. Ja to będę robił, nie oglądał się na siebie. Powtórzę teraz jeszcze zdanie innych mi. Ty zabrali mi tą chwilę, żeby marzeniami. Ty zabrali mi marzenia, żeby chwilą. Gdyby miało nie być jutra, gdyby skończyć miał się świat. Na nas wyci spadał brat, ja nie dostanę w tyle. Pokonać trzeba słabo, wiem, że się nie mylę. Ej, co by nie było, gramy z gazu w głowie, bo co by nie było, tylko za nas jest powie. Byłem zakochany, o czym wtedy myślisz? O niej tylko, ciągle se powtarzasz. Niech ona mi się przyci, w muzyce jestem odważny. Ja kocham i ja żyję i nie każdy zrozumie, że tym się dziś zajmuję, w domu nie próżnuję. Lecz piszę nowe teksty, na rękach pokazuję nowe gesty. To jest szóstka moja, szósty zmysł, sercu moją. Jeśli chodzi o tą miłość, to czekam, aż zagości w sercu twoim. A nie, to jest tak, kiedy miałem 7 lat, znałem taką jedną. Chciałem przyjrzeć ją w świat, była piękna jak świat. Nawet nie pamiętam, widocznie była taka piękna, a nie sorry. Była taka jedna, świadka jej dasz. Mała to twarz, złe słówka, a nie sorry. Zapomniałem, że to podstawówka. Tu nie chodzi o te słówka, tu się bali prosto z mostu. Chcę ze mną chodzić szczerze. Znam gości, co do dziś tak pytają. Oni to te pany pociągają. Jak coś sobie poszukam, ale szuka. Ale cóż, do niej nie zapukam. Ma faceta i drugiego nie szuka. Ale cóż, będzie druga. Jak nie teraz, to dopiero na studiach. Nie kminia ta miłość. Ma religijną rodzinę. Żeby była wesoła, muszę co dzień powiedzieć do kościoła. I co z tą miłością? Miłość istnieje, ale wiosną ta. O zamanych testach i tak głośno. Niby dziś się opłaca z opokraną wyjechać na koniec świata, do nas na pracę. Ile się życia? Żyć tak oczy łapę, ale sprawdź to. Często jest mi brak, poszukuję w sobie walk, walce o marzenia. Gdzie żądam spełnienia, chcę być lepszym człowiekiem. Wyeliminować wszystkie błędy, stoję pomiędzy marzeniami, a ciągłymi zagadkami. Silna wola, niepotrzebna do sukcesu. Nie uciekniesz od procesu sądzącego ego twojego brata, którego dziś masz za kartę. Jesteś na dnie, lecz trzeba się wybić, robić swoje i niczego się nie wstydzić. Ja mam swoje motywacje i przyznaję się, mam rację. Mogą energii ładowanie, bo to dla ciebie jest kochanie. Człowiek zakochany, pozytywnie naładowany, niepotrzebnie się trudzi. Bo i tak miłość go zrobić, ja odchodzę od tego. Bo robię to dla kogoś wyjątkowego. Wyjątkowego. Zmysł masz to. Byle jaka zabawka, byle jakie boszczo, to proszę. Ja pewnie zadowalam, wtedy radość spala. Śmiechu co nie jara, ale czekaj zaraz. Wszystkie uczuć pojawi się naraz. Mały sześcioelektryczny silnik do nas. Tak naprawdę to zabawka kierowcy dzieła. To co wczoraj mu kupiła mama. Przyczy ja ci pokażę, śmiech się śmieje. Ale w domu miałem jazdę, jestem chłopak z Unii z pola. Chłopaki z przedszkola mówią do mnie egoista.
to zrobić. Jestem jeden takim i nie dzielę się nawet z takiem. W ulicę chodziłem na spacery z moim wujkiem Janem. I mogę śmiało powiedzieć, że jestem włączany i czy tym zostanę. I na punkcie tego mam zajebiście się wymanie. Jak byłem mały, to się na szafy smoka. Ty słuchaj tego tekstu, przymrużeniem oka. Ej, tak. Yo. Bo to było naprawdę interesujące. Jak na początek, znakomicie. Krzysztof, proszę bardzo, pamiątka od nas. Brawo dla nich. Na zakończenie dwa podmioty artystyczne jeszcze. Oba podmioty uczestniczą w zajęciach Liceum Ogólnokształcącego na co dzień. Ale prywatnie wspaniali młodzi ludzie, aktywni, którzy często występują również przy różnych okazjach na terenie Kamiennej Góry i nie tylko. Ze swoim szefem i opiekunem, panem Wiesiem Kozłowskim, montują właśnie sprzęt. Za chwilę piękna dziewczyna zaśpiewa piosenkę z towarzyszeniem zespołu rockowego, no a potem będzie utwór drugi. Ja tylko sięgnę po moją ściągę, żebym się nie pomylił. Dziewczyna z gitarą zawsze fajnie wygląda, prawda? Ale nam się to ładnie, proszę Państwa, układa. Za kilkanaście minut wejdą zawodowcy tutaj na scenę, a jutro dopiero się będzie działo. Przypominam Państwu, tym, którzy nie wiedzą dokładnie, o co chodzi, jutro o godzinie 15 rozpoczynamy trzeci Europejski Festiwal Coverów Kamienna Góra 2008. To wielkie wyróżnienie dla naszego miasta. Niesamowity festiwal, pełen radości, zabawy. I nie wyjdzie stąd nikt, ani w sobotę, ani w niedzielę, żeby nie znalazł swoich ulubionych dźwięków, no bo przecież utwory zespołu Queen, U2, ZZ Top, Roy'ego Williamsa, Beatlesów i wielu innych ukochanych wykonawców. Każdy znajdzie coś dla siebie, a będą te utwory w wykonaniu najlepszych zawodowców, którzy jeżdżą po Europie i prezentują muzykę coverową innych zespołów. To jutro festiwal, który będzie prowadził pan Krzysztof Szewczyk i pani Maria Szabłowska. To ci z Wideoteki Dorosłego Człowieka, tak. A więc gwiazdy będą prowadzić, gwiazdy będą się prezentować. A około godziny 22 na tej scenie pojawi się przecudna jutrowa kobieta ze swoimi wszystkimi najlepszymi utworami, niejaka Ingrid, i zaśpiewa. I to będzie jutrzejszy dzień. Spoglądam na wzmacniacze, już prawie są gotowi. Za moment zagrają. Ach, zapomniałem. Szanowni Państwo, Państwo pytacie, a ja nie odpowiadam. Uwaga, szanowni telewidzowie i szanowni Państwo, na mojej lewej ręce opaska zielona. Mówiłem o niej już bardzo dużo. W tamtym namiocie. Jest tylko jeden namiot tutaj, za Państwa plecami. Drodzy Państwo, w naszym studiu szósty zmysł, wprost ze sceny tutaj na ośrodku wypoczynku świątecznego w Kamiennej Górze. O czym mówią teksty? Generalnie w tekstach staramy się poruszyć sytuacje, historie, które nas dotyczą, o których chcemy jakoś, w jakiś sposób wyrazić coś, żeby usłyszeli ludzie to, o czym my mówimy, żeby przez to w jakimś stopniu przekaz dla innych, prawda, żeby zrozumieli, jakie nasze jest myślenie i ogólnie. Ogólnie sama płyta dzieli się na trzy rozdziały. Każdy generalnie mówi o jakiejś innej istocie, o czymś innym. Na przykład trzeci rozdział opowiada o tym,
o samych naszych odczuciach w stosunku do życia. Natomiast pierwszy opowiada o całym świecie, to jak to tam jest? W drugim jest, że mogłoby być lepiej, pomimo tego, że nawet jeżeli jest źle. Staramy się wyrazić wszystko to, co się wokół nas dzieje, poprzez teksty. Napisanie to jest takie dosyć nietypowe, bo ogólnie hip-hop mówi o takich tekstach, no wiemy, z czym wszyscy hip-hop się kojarzy. Ogólnie nasz hip-hop jest trochę nietypowy. Ogólnie to, co nas dotyczy, tak, to, co nas poruszy, to, co w nas siedzi, staramy się wyrazić w tekstach. I to pokazuje nasza płyta. A płyta już jest w sprzedaży? Właściwie nie, płyta jeszcze nie jest w sprzedaży, ale chłopcy dalej na nią pracują. Ja właściwie zostałam tylko zaproszona do jednej piosenki, śpiewałam tylko jedną piosenkę, ale słuchałam większość utworów i bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Czy płyty nie będziemy sprzedawać takim... Płyta jest dostępna na internecie. Dzisiaj już mi ją opublikowali. Można ściągać z naszej strony internetowej. Tam podajmy stronę. www.jedenasteprzykazanie.ovh.org. Serdecznie. Strona nasza i link do strony internetowej będzie na powiatowe info. Moi drodzy, w naszym studiu Szósty Zmysł, a w tej chwili już na scenie kolejny podmiot artystyczny.
kwiaty dla artystów, tak jest. Ładnie, prawda? Brawa dla nich jeszcze raz, dziewczyny, fantastycznie. Dzięki pięknie. Ale ładnie, ładnie. Nastrojowo pięknie, tak jest. Ale jeszcze nie wszyscy licealiści, bo oni zakończą dzisiejsze prezentacje w ramach Scena dla Ciebie.